Dzień dobry i witam was w Frostpunku, tryb nieskończony raz jeszcze. Miałem ten. Rozegrałem sobie start sam, nie? Jesteśmy tuż przed właśnie drugą burzą i mam nadzieję, że uda nam się to przetrwać. Poszło mi trochę lepiej, aczkolwiek przeczuwam ofiary i tak. Ponieważ nie przemyślałem pewnej sprawy i zysrało. Poszło mi oczywiście dużo lepiej. Znalazłem paru ludzi tuż przed. Znaczy nie tuż, ale przed pierwszą burzą. Pierwsza burza też kurde 11 dni trzeba było na nią czekać. Strasznie pizdowaty byłem, jeśli chodzi o wysyłanie zwiadowców. Co prawda wrócili dosłownie parę godzin przed burzą, ale wrócili i przynieśli mi dużo ludzi, dużo zasobów, dużo steamcore'ów. Jeśli dobrze pójdzie, to uda nam się naprawdę solidną kurczę gospodarkę rozkręcić. Jeśli chodzi o węgiel, nareszcie nie jest. Nareszcie? Wreszcie prędzej nie jest problemem. Tak, dalej zdycham. W klimacie gry zresztą pizga. Bardzo, nawet. Oho. Jeszcze się zaczyna rozkręcać. W każdym razie jesteśmy tuż przed burzą i pewien fatal design flow normalnie w moje miasto ma. No. A, no chyba. I chyba jesteśmy akurat w trakcie burzy. Tak. Przetrwaj burzę i za. Jeden dzień, 20 godzin się to skończy wszystko. Gra oczywiście chodzi tragicznie. Kurwa, tego się nie spodziewałem, czekaj. Czemu te wszystkie kurwa gry tak muszą się ciąć? Wszystko jest standardowe, nie będę nic wyłączał. Mówię co najwyżej wyjściowo nagrywać kurde w mniejszej rozdzielczości, wtedy nie powinno tak ciąć, cholera. Po co, wejdę do gry i dalej sraka, nie? Kurwa. Dobra, to sprawdźmy chociaż, czy generator na przeciążeniu zasuwa. Nie zasuwa, dobra. Jak widzicie, trzeci poziom pary, drugi poziom zasięgu. Wszędzie jest w miarę ciepło. Tutaj pracuje ten Steam Core. Tutaj pracują dwie kopalnie węgla. Tu jeszcze dalej nie pracuje kopalnia żelaza, a kahuta. Tutaj nie pracuje druga kopalnia. W każdym razie piec w niej, ten grzejnik w niej nie działa. Czemu niby? I w fabryce grzejnik działa. Coś produkujecie protezy dla ludzi, tak, bo mamy inwalidów. O mama. Wyszliście z pracy? Nie. Po prostu jeszcze zimnie. Minus 6 pogoda, what the fuck? No nieważne, no trzeba skołować ulepszone grzejniczki może. Ten tutaj zasuwa chyba tak, 24/7. Bo on ogrzewa nie tylko tą świątynię, ale ogrzewa tutaj ten pub, ten dom. Dom opieki, barak i przynajmniej jedną lecznicę, nie? I kurwa, ludzie są chorzy i tak. A ten został ciężko chory. Dobra, chuj. Stawcie to na razie. No i wreszcie obiektów jest ciepło w miarę. A, no i to gówno nie działa, tak, bo tutaj też jest wiecznie zimno. Lecznica działa? Działa. Pewnie, że działa, bo wyślemy dodatkowych ludzi. Dobra! To, co udało nam się tu rozegrać, to parę minut, to ja sobie zapiszę i wrócę do was, kurwa, jak zmienię rozdziałkę, ponieważ to tragedia. Więc do zobaczenia za chwilę. Czekaj, no kurwa, nędzy dla was nie robię, teraz muszę na takim mini okienku grać, ech. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Jak nie, to nie. Dobra, nie będziemy tutaj siedzieć przez drugi loading screen, do zobaczenia za chwilę. No, do diabła, od razu lepiej. Jest przynajmniej to 30 klatek, biedne. Steam działa? Niestety działa, ups. Wejścia 7, ale to nieważne, nie potrzeba nam aż tyle. Potem burza jest pewnie dlatego. Tutaj, no tutaj sobie co pamiętam nic żeśmy nie robili, nie? To jest parę zasobów i gdzieś jest coś nieskończonego chyba. Albo nie? No to chuj, to jebać, nie będziemy się tak tam rozwijać nawet. Czego, łachy? Uzdrowień. Nie, spierdalaj. Także tu jest kolejny właśnie złoże węgla. Strasznie kurde, szczęśliwy mi się seed trafił. Normalnie mamy tu jedno złoże węgla, a tutaj od razu zaraz dwa kolejne, nie? Więc co jak co, ale kurczę, węglować to my możemy. Jeśli chodzi o drewno i tak dalej, to jest w dupie, ale... Dobra, co? Pojedziemy to na speedzie, no bo nie możemy nic zwiedzać.
A, ludziki się leczą, bo kurde, wyjebałem ich z tych robot, kurczę, zamkniętych. Obecność świątyni jest ten, coś tam, część ludzi do coś tam. Dobrze wytłumaczyłem, mam nadzieję. Ta, żaden warsztat nie pracuje poza jednym biednym warsztacikiem. No, już ludzie się rozchorowali. Do reszty, bo nie wiem, kurwa, gdzie oni marzną. I poza tym, że wszędzie pizga, jak sto nieszczęść, to wszystko jest ciepłe w miarę. Tam postawiłem, kurwa, tego Steamcora tylko po to, żeby grzał te dwa te... dwie lecznice. Znaczy tego Steamcora, no węzeł grzewczy niech będzie. Dobra, maszyna różnicowa wreszcie. Przez co możemy, wiesz... Co to ja miałem w ogóle robić tutaj? Na pewno dodatkowi zwiadowcy mi są potrzebni, to się tym zajmiemy. Myślemy ludzi od razu w trzy różne kierunki. Muszę sobie 15 ludzi skołować wolnych. Obietnica spełniona, co? Odpoczynek. A tak, zwykłe zmiany. Oni co chwilę pierdolą, że chcą zwykłe zmiany, że nie chcą dżupy! I tak dalej normalnie. No to jest tragedia jakaś. A z tego co widzę, radzimy sobie spokojnie i bez tych, bez kurwa tych podwójnych zmian, więc... Szczerze, kurde, lata i powiewa mnie to. Dobra, jakbym was wysłał tu do roboty? Nie wiem, kogo? No tak, bo większość ludzi zapierdala tutaj, kurde, w tym wiesz. No właśnie, nie? Przy tym stosie węgla mam tutaj, kurwa, tak zwane baraki zbieraczy, nie? To jest, wiesz, ci, kurczę, wszyscy tutaj, nie? Z tego, nie? Z chat myśliwskich i tak dalej, nie? Z tego, z tartaku, nie? Z tych wszystkich pierdół. Zasuwają tutaj, nie? Każdy zbędny człowiek bez roboty jest wysyłany, kurczę, tutaj, żeby produkował dodatkowy węgiel, ja na wypadek, jakby kopalnie nie były w stanie nas zasilić, nie? Więc mamy teraz taki surplus, kurde, tego, tej produkcji na do zużycia, że hej. I oba źródeł węgla są nieskończone, to mnie cieszy akurat. Ruchy, kurwa, kończymy to. Żyć się skończyło, a mam nadzieję, że nie zacznie się zdychać mi tu z głodu zaraz. Gdzie jest ta kuchnia w sumie? Mogę od razu zupę odpalić. Inżynierowie w kuchni, kurwa, pracują. No tak. Miejsce na osoby, gówno pracownicy, super. Nie no, zupę z włączynem włączymy. Jak się będą bulwersować, no to kij im w oko. Ale zaraz storm, kurczę, przechodzi. Już słonko wstaje. Dobra, wszyscy brak. I szybko zanim, kurde... Nie, czekaj. No tak, bo drewna nie działa. No to max. Drewno. No tutaj do tego tartaku jeszcze jest trochę drewna, tak? Tak, dobra, to potrzebujemy ludzi tutaj też. Migracja zwierząt. A, oczywiście, że tak. No i tak, to jest właśnie kurwa ten pochujowiały kurde świat Frostpunka. Niech zgadnę, nie znajdziecie tego kurwa pierdolonego, tak, 6 dni, oczywiście, przez 6 dni moi ludzie nie będą jeść kurwa nic, będą starczać dwie surowe żywności na dzień. Brzmi? Dobrze. Ach, kurwa, ta gra to jest komedia pomyłek po prostu. Musimy szybko kurwa zapierdalać i przynieść jakieś żarcie. Lepiej surowe. Nie ma robotników, kurwa, pewnie, że nie. 5 wolnych ludzi. A, no tak. A ile jest? 50. Dobra, to macie. To. Starczy wam? Starczy. Tego to nie musi chodzić. To w taku będziecie mieli grzejniczek. Dobra, to musi chodzić, boj. Tu nie musi chodzić. Tu nie musi zdecydowanie chodzić. To są dodatkowi zwiadowcy, jest dodatkowe drewno, brakuje dodatkowych ludzi. Dobra. Gdzie są jacyś robotnicy do szlaku cholernego? Tam, gdzie trzeba pracować. No, bieda trochę.
Dobra, Giew, masz tu tych. Idźcie w pizdu. I wy, bo idźcie w pizdu. Dobra. No i poszli. Dobra, jebać ten tartak. Ci inżynierowie przydadzą mi się bardziej, powiedzmy, wiesz, w placówkach badawczych. Okej, okay. Czyli co? Jesteśmy w piździe, jeśli chodzi o jedzenie i to tak totalnie, bo połowują. A no, podałby jakieś nowe badania rozpocznę. Mam te 40 drzewna, to można. I surowce może? Nie no, to żywność może, powietrzni już są, okej. Okay. Sprzęt powietrznych myśliwych może. Ile? Bla bla bla, będą przynosić każdego polowania więcej surowej żywności. No tak, myślałem, że będzie kurczę ich 5 kurwa na ten. Sterowiec, ale widzę nie bardzo. No i kurwa zaczynają zdejmować z głodu, no jeśli ci zwiadowcy czegoś nie ogarną. Myślę, że ten. Tutaj. Tu powinienem ulepszone sanie jeszcze raz ogarnąć, ale na to mnie nie stać zdecydowanie. Dobra, zgarniemy to cholerstwo. A jak przyjdzie co do czego, to zbudujemy hangary. O, mogę ulepszyć jeden. Ulepszyć drugi. Dobra, będę mógł ulepszyć trzeci. Teraz niech ktoś to zbuduje. Słucham. Kurwa nie! Jezus, oni kurwa zawsze mnie męczą, kiedy kurczę przychodzi co do czego. Dawaj się do sterowców i pierdalać. Trzy jednostki, kurczę, surowej żywności przyniosą aż. Możemy się modlić, kurwa, że oni znajdą jakąś surowiznę w punktach zwiadowczych i przyniosą ją od razu. Dobra, co żeś znalazł? Gówno, bo to jest charakterystyczne miejsce, tylko no to ruszaj dalej. Jedyne wyróżniające się miejsce. Oczywiście, kurwa, że tak. To wyróżniające. Tu jest dopiero cokolwiek. Świetnie. Wybornie wręcz. Mogłem teoretycznie wczytać grę i się dowiedzieć, czy kurwa nam czegoś lepszego nie wylosuje. No bo ta migracja zwierząt to jest jakaś kurwa pomyłka, biorąc pod uwagę, że kurwa nie mieliśmy zasobów w zimie. Star, no w chuju. Ja spróbuję to wczytać, ok? Zobaczymy się za chwilę. Który to jest dzień, żebym was nie męczył? Nie wiem, idź kurwa gdzieś w pizdu. 29, dobra. No to do zobaczenia, kurwa, jeszcze raz w 26, a potem jeszcze raz w 29, no bo kurwa nie będę kurwa zjebanym żarciem się użerał. Dobra, witam was dnia 29. I jak widzicie, wczytanie gry pomogło, mniej więcej. Ludzie dalej zdychają z głodu, ale to dlatego, że nasi tutaj myśliwi jeszcze nigdzie nie wyszli. Tym razem ziemia zamarzła z jakiegoś powodu i takie tumpery i jakieś składowiska rzekomo. Zakładam, że o to chodzi, to są składowiska. Co, wydobywanie kurcze za wolno trwa, bo ziemia zamarzła, widać. Poszli tam, wrócili stamtąd, czy idą tam? Ciekawe. No nieważne, nie ulepszyłem w każdym tych cholerowników jednych, niestety. Nie, oni wrócą z tą surowizną i będzie dobrze, myślę. Dobra, zbadaj to popękaną skałę, gówno tu jest, no to maczuga szkarka. Maczuga jakaś tam. Dobra, przynieście te surowizny. Nieśli, dobra. Ale jest różnica 20 między. Kurwa, zamiast tych 45 tutaj mają chyba, tak? Tak, właśnie. Czyli zbadali. To tam, drewno i stal tym razem, bo niewielki sterowiec.
Żadnych ciał. Szczególnie ucierpiał w wypadku, prawdopodobnie wylądował, a potem skończyło mu się paliwa. Czyli gdzieś tu się czają ludziki, trzeba im pomóc. Zbadajcie ten okrągły głaz, potem ktoś pójdzie po ten obelisk. Nie, musimy trzaskać dalej, kurwa, te protezy. Nie wiem, zrób z 10, żeby był spokój. Może nie. Coś ci ogarnęli? Leżący głaz. Nic ciekawego, ale jest puste obozowisko. Też, kurwa. Nic ciekawego, to miło. Potrzebujemy znowu więcej ludzi, no. Co, mnie zaciepło wam? Odpalił te grzejniczki, to co? To jest git, dobra. Tutaj, kurwa, nic nie musi działać, bo to ten, bo to działa tylko podczas burzy. Teraz pytanie, czy oni zdążą zeżreć, zanim ja zdążę, wiesz? Zanim, kurczę, zdążą się tu pobuntować znowuż. Ma cały czas mamy surplus i to mówisz, że kurwa tylko z tych dwóch kopalni, tak? Gdybym jedną wyłączył, to co? No to straka. Ale to nieważne, ponieważ ja ich wyślę tutaj, będzie wszystko dobrze i tak. A mogę jakiś overtime później dać. Nie, myślę, że oni spokojnie zdążą zjeść. Sterowce pojechały w pizdu. Leciały bardziej. Jeśli chodzi o adaptację, podpisałem to jebaną segregację pacjentów, ale widzę, że udało nam się niezadowolenie zbić, więc... Nie wiem, myślę, czy to prawo do pojedynków im dać. Nie będziecie mieli prawa do pojedynków, chujwa w dupę. Jeśli chodzi o tą ideę, to tutaj też nic ciekawego nie ma w sumie. Mogę być zostać obrońcą prawdy, a potem kurwa wiara absolutna. Trochę ekstremalne. Tak samo ten szlachetny donos. Myślę, że podpiszę ten dom uzdrowień, bo on jest spoko. Kurwa, ludzie w nim umierają niestety, ale... ale mogę skasować, myślę, te dwa cholerstwa. Cholery. Masz kurwa. No nie wierzę, nie mogę tego zbudować, bo kapliczka tu stoi. Szlak by cię. Red. Rozbiorę cię na kawałki. I tak tego tu nie mogę zbudować. Dobry pomysł, kurwa, Strangio. Za gruby budynek w ogóle. Uj, niech będzie tu w takim razie. Jezusie. Fuck. Pizga. Gdzie i jak bardzo? Wszędzie i dosyć. A potem będzie jeszcze pizgać, a potem będzie jeszcze bardziej pizgać. Równie dobrze mogę od razu, kurwa, trzeci poziom pary odpalać. A te baraki, które tu pobudowałem, kurwa, na odpierdolone tu być nie mogą. Tu brak. Musimy zbudować jakąś, kurwa, dzielnicę mieszkalną. Nie wiem, może gdzieś tutaj, co to jest, będzie, super.
To znaczy, że tu będzie ciepło kiedyś. Warsztat jest mniej więcej tak duży jak, kurde, dom wiary, nie? Dom modlitwy, przepraszam. To jest jakiś dom modlitwy, ale nie sięga do niego większość budynków. Dobra, nie będzie sobie tą mańkę stał. Dobra, skończyło się drewno, skończyło się wszystko. Spadaj. Równo, dobra. Zbazaba z jezioro. Też nic tam kurwa nie ma, to miło. Charakterystyczne miejsce, też nic tu nie ma. Zginie świateł. W środku są ludzie, dobra, to... Zbadajmy te wywrócone sanie. Charakterystyczne miejsce jest tu nie ma, ale jest jakiś las. Zbadajcie las. Gdzie jest to bezdomnych ludzi, biada. No, arena warg powinienem gdzieś tu postawić. Tuż przed kościołem, myślę, będzie dobry plan. A, strefy ciepła jeszcze kurwa nie opracowano, dlatego ja myślałem, kurwa, że opracowano już. Wiem, że na horyzoncie jest burza, no. Dobra, ci zbadają te pionowe sanie, ci wrócą z ludźmi, ci kurwa... Co to jest? Wyróżniające się miejsce, to chuj z nim. Dobra, trudno, wy nic nie zrobicie, już to wracajcie. No, sorry, ale kurwa, musimy trzaskać. No, pewnie zdążyliście zauważyć, że był mały skok. A mianowicie, że nie dzieje się tutaj nic ciekawego po prostu. No, taki Frostpunk, tylko że nieskończony, nie? Poklikałem troszeczkę, szalonym notabene, i wszystkie baraki ulepszamy do domów teraz, tak zwanych. Udało nam się zebrać dużo tych zasobów i tak dalej. Generator musi zapierdalać na przeciążeniu, to mnie martwi. Ponieważ pizga tutaj niezmiernie. Ale jeśli wchodzimy właśnie na kolejny poziom zaawansowania, widzę, że mamy... że dużo zasobów udało nam się zebrać w międzyczasie. Tak, te budynki nie pracują, więc równie dobrze możemy zabrać stąd ludzi, żeby nie marzli. Będziemy mieli dzięki temu więcej, może, wolnych rąk do pracy. Ludzie chorują, ale leczymy ich szybko, więc nie jest tak źle. Coraz mniej ich zamarza. Czekaj, muszę zobaczyć właśnie, jak się ma sytuacja za granicą, tak to nazwijmy. Wszystko jest okej. Z tego, co widzę, więc chyba dobrze. To gówno działa... Tak, to działa od 8 do 18, tak jak, kurczę, ten... Rozkalona huta właśnie. Tutaj dwie parowe kopalnie, tu są nasze składy. Ten... Tu powyłączałem te budynki i nie mam zamiaru ich włączać na razie. Jeśli chodzi o produkcję węgla, dobrze nam idzie. Tylko no, kurwa, zimno jest. Postanowiłem tutaj dobudować taką jakby dzielnicę. Nie wszystkie z tych domów są oczywiście jeszcze zajęte. Strasznie dużo ludzi udało nam się znaleźć. Jestem dumny normalnie z tego. Znaleźliśmy tylko jedną grupę, ale było w niej 30 inżynierów, 15 robotników i tam chyba 11 dzieci. Muszę wybudować swoją drogą nową świetlicę. Tak teraz myślę, bo w jednej świetlicy się mieści... 15 dzieci! 15 dzieci! Kurwa, to muszę dużo nowych świetlic zbudować. Jedna się tu nie wciśnie, ale widzę, że sięga ją tamten grzejniczek. Jest dobrze. Tej nie sięga, kurwa, chuj.
Tu mogę zmieścić kolejną świetlicę, ale tutaj też nikt jej nie grzeje. O, tutaj mogę dwie. Dobra, to niech będzie. Zimno? Pewnie, że zimno. No do diabła, to znaczy, że to gówno musi tak 24 zasuwać. No zasuwa, no to nie wiem, w czym problem. A wiem, w czym problem, bo grzejniczki, kurwa, nie macie włączone. Nie mogę jeszcze włączyć, bo nie są zainstalowane, ponieważ budynek nie działa. Ale jak widzicie, domy są postawione i stoją. Jest tutaj dom wiary, wszystko jest jak trzeba, w świątyni mogę coś zrobić, mogę kazanie walnąć. Nadzieja nam w pewnym momencie spadła strasznie, nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o żarcie, tym razem nie mamy problemów, to mnie cieszy. Martwi mnie, że wzrośnie kurwa do 80, a spadnie potem do 90. Czyli co, ze stówą będziemy musieli żyć teraz cały czas? Jest krytyczne obciążenie generatora, nie domyślam się. I jest wszędzie zimno, jest kurwa tragicznie zimno wszędzie dosłownie. I to jest Magtys. Złe. Mogę tutaj co najwyżej odpalić to cholerstwo i to cholerstwo działa. Jako jedyne leczy tutaj w miarę ludzi. Podobno wolniej, ale mniej, kurczę, mniejsza szansa, że ten. Że będą szkodzić, nie? To chcę przede wszystkim, to ulepszone sanie jebanych zwiadowców. Ja widzę, że cały ten, wszystko działa tutaj. Tym razem nie musiałem niczego wyłączać. Te super zmodernizowane grzejniki pewnie tutaj pire nam zrobiły. Dobra, odpalmy te cholerstwa. Zaraz, nowa. Ciebie coś sięga? Chyba nie. Nie, to jest brak dzieci w placówce, czyli to nie grzeje po prostu, tak? Ta, no bo nie pisze, że jest zimno w tym budynku. Kurwa, generator się studzi. Nie, ogólnie dobrze idzie. Ogólnie mam to wszystko, widzę, nieźle rozpinione. Skończymy badania, to wtedy się dopiero zacznie zabawa. Dobra, myślę, że tutaj czas najwyższy zapisać grę, na wypadek jakbyśmy dostali znowuż jakiegoś kurwa kija w dupę. Od tych randomowych kurwa zagrożeń. Pan drogą, kurwa, czas najwyższy, żebyście trochę przyspieszyli te kurwa badania. Ktoś jest ciężko chory. Jeden też strasznie troszkę. Dobra, jest cieplutko. Ładnie spadło! Ty nie zauważyłeś, że wzrośnie o 4 poziomy aż... na 80 to pojedziemy! Gnijące korzenie. Środowiska cieplarnie, przez to zgniły korzenie roślin. Świetnie, nie mamy cieplarni. Ani jednej. Dobra, no tak to my możemy ciągnąć, że hej.